O, jaki ten Haas jest piękny po prostu. Dobra, pogoda na deszcz. Jak się tutaj sprawdza wszystko? A, ma być sucho? Jaka strategia na kwale? Tak, będzie sucho. Dzięki. Strategia na kwale? Wyjechać, zrobić szybkie kółko. Ale kwalifikować się na medach czy na softach? Jak chcesz, to należy. Harda. Ty, ej, ale ja nie mam etapu na Węgry. Panowie, poratuje ktoś? Dobra, szopuś, ja mam akurat bardzo dobry setup. Ja ci mogę. To kto mi może w końcu? Dobra, ja ci mogę podać. 11 skrzydła. A, to ja mam tak samo, dobra. No. Ja mam dyfra 80-70. No. Geometria zawieszenia minus 2.80, minus 1.20, no. 0.08, 0.20. A to mamy ten sam setup chyba. Tak mi się wydaje. Ale dalej się licytujcie. Dobra, zawiasy. 162. 162. 827. 827. Dobra, gramzy to mamy ten sam setup. 156. Hamulce? 156. Dobra, pierwszy. Ale ja tu mam skalę do 100. Ale 100% i 56. 56 drugie, szopuś. Przecież wiem, Jezu, ale jesteście drętwi. Opony. 23, ej, 8 co jest z asystami, ja się pytam. Oby. Ej, Kulbek, co jest z asystami? Tył maksymalny. O, stawiłem odpowiednio. Tył maksymalny. Tak? No właśnie, jest coś nie tak. Ja mam wszystkie asysty włączone i nie mogę ich wyłączyć. Ja nie wiem. To u ciebie coś, ja mam... Ustawiłem ograniczenie asyst na hamulec wyłączony i od wspomagania w boksach w dół wyłączone. Dobra. Taki świetny setup trzeba określić z dobrym paliwem. Asysty, no bo ja jestem w czarnej dupie. A czemu jesteś w czarnej dupie? Sorry, Hobbit. Jesteś dupa. A nie! Aha, jechać, słuchajcie, na medach? W ogóle beka nawaliło mi, że wiecie, że mam wszystko włączone, a ja teraz cię patrzę i mam normalnie wszystko wyłączone. Jechać na medach? Opłaca się? Dużo osób jedzie na medach. No ja robię moje... Dobra, 6 czy 7 osób naliczyłem. To jest taki Ferrari Masterplan. No bo jestem ja sobie pierwszy zrobię na medach. No... Czy był kiedyś taki kierowca Formuły 1, który się przygotowywał podczas kwalifikacji do wyścigu? Tak, Nico Hülkenberg. Tak? No. Tak, Hulk na Niemczech. To ja właśnie robię to sam. Kurwa, jak ja tego toru nienawidzę, po prostu jak to ślizga. Ale asyst nie włączę. Ja mam psychę. Oj, oj. Wolę F1 2012. Cieszymy. Sorry, że tak wolno jadę, ale... Ale tak się urodziłem. Ale to Bawec, tak? Mówi? Tak. Jezu, Bawec! Czy tylko ja to widziałem? Włączam trakcję i chuj. Co jest? Jeszcze Venus Kajetanik. Jest ile osób DNF-y zaliczyło na pierwszym okrążeniu, co jest? Ktoś to nagrał? Nie. Kurwa, szkoda. Szkoda, że ktoś tego nie nagrał, to było. Powiem wam, że ten bolid się prowadzi na tym setupie. A pierwszy raz tak prowadzący się bolid mam na Węgrzech. No właśnie, powiedz to mi. Znaczy czasu nie będzie jakiegoś super, bo na razie testuję ten setup, ale... Dobra, jest pewne, na pewno będę przed... O, skrzydło! Dobra, co tutaj się dzieje? Zobaczymy. Zobaczymy, co się na tym torze dzieje. Tu jest sobie... ten transmisja, chłopaki, nie ma transmisji, nie? Jest. Ło, poleciał haubica, poleciał haubica. To cały świat będzie miał oczy skierowane na moją jazdę. Cieniacką? O, fakt, wtedy skrzydło przewaliłem. Ja się właśnie boję, że na moją. Wiesz, pochwaliłem ten setup za wcześnie, bo akurat uderzyłem w bandę po tym, jak powiedziałem, nie? No, a ja chwilę wcześniej powiedziałem, że no te medy takie złe nie są i kurwa. Zakręt później. A kto to widział? No bo ja się nie patrzyłem w lusterka. O, szaleje tutaj widzę. Ojojo, 1.15.9, zobaczymy co na to. Poczekaj na Jacoba. No ale mnie Jacob nie interesuje, mnie interesuje mój teammate. Rzuciło teraz tym... Ja z Ocim już jeździłem w kilku ligach, także wiem na co go stać. Jacob jest drugi, 70 chyba 2000. No w każdym razie 70 z hakiem, tutaj jest jeszcze kogo można pooglądać. O, Darko. Niestety na medach się nie udało. A mi skrzydło zmienili, już można jechać z powrotem. Szkoda, że nie zmienili go na tym, na walei serwisowej, tylko musieli do Bułgara wskazać. Słuchajcie, eksperci od potężnej F1. Czy jak ja teraz wyjdę z lobby, sobie pójdę na próbę czasową, to jak wrócę tak, to mi to... zwali się sesja. Co? Może się zwalić sesja nawet. A, dobra, to nie będę ryzykował. A miałem taki masterplan. No ale ciul, startuję ostatni, może to też jest dobrze, kto wie. Jeszcze nie wiesz, czy startujesz ostatni. Tak, tej deka dostanie. A nie! Nie, ja startuję, będę startować 17, bo przede mną się jeszcze rozwalił Mati, Urwis, mój teammate i Kajetanik. No to Kajetanowicz? Tak. Tak, Kajetanowicz. Teraz na rajdzie Grecji chyba był wysoko, tak? Wygrał. No, ale to znaczy, że był wysoko. No, ale każdy wie o co chodzi. Menu widza, co my tutaj mamy? O! Jaka ta gra jest fajna. Jaki 1.16 się robi, nie? Zrobili, ktoś teraz zrobił 1.15.996 i chyba mamy DNF-a, nie? Powiedz to Majkowi, który twierdzi, że 20 jest lepsza. Lubię McLarena, który wyjechał przede mną z garażu i mnie przepuszcza, a zaraz będzie jechał za mną, a ja jadę cysterną, nie? Cysternę, którą prowadzi Jan Achon. Słynny cytat słynnego człowieka. To nie będzie najszybsze kółko, bo RS włączyłem dopiero na końcu prostej. Aha, no to brawo. No, i Kirito się rozbił. Lubię was, chłopaki. No, ja siebie też. To jest przesłanie tego, co będzie w wyścigu, chłopaki. Słuchajcie. Polbike będzie jednym z pierwszych. Ty! Między P3 a P1 jest 1,5 sekundy. A między P3 a P2 jest 90. Ja pierdzielę. Trzeba było zobaczyć, jak się na mokro jeździ. W tym momencie. Co? 1.15.9 chyba. 1.15.9. Będę ci kibicować, kurde. Bo ja jadę za tobą. Na pomiarowym. Będzie się łapał w strugę, albo nie zobaczy sobie kieramzetowego. Za mną jedziesz? No. Tak. I co w związku z tym? Nic, nic, jedź. Ja nic, jedź. Ale kieramzetowy pofarciło ci się, będzie rekord trzeciego sektora pewnie. Brudne powietrze. Wziął sobie strugę i to jest trzeci czas. Trzeci czas. Serio, ja cysterną 10 czas tu wykręcam? Ja tego teraz grzałem opony. 50 do pole position. Mnie brakuje 50 do pole position? Biorę w ciemno. Tak. Co mnie mówił? Przegrzałem opony, super. A skąd wiesz? Może mówił do Szopa. A co wyspinowałeś, Kurbeń, że przegrzałeś? Tak. Ej, słuchajcie, zrobić masterplana i startować na hardach? Mhm. To jest bardzo kusząca propozycja, którą sam sobie dałem. Cały czas kurwa czasu nie mam wykręconego, więc... Mam problem, no właśnie... bo się poprawiam. To chyba nie problem. Problem, bo ja będę jechał na 8-okrążeniowych softach. Co? No tak, dwa kółeczka. Dwa kółeczka i Alpinowski Bono cię zawoła do boksu. Oj, teraz nie wiem, czy cię tej chałbica, dobra, myślałem, że cię zblokuje. Dobra, w trzecim sektorze zepsułem. Czwarty DRS ekstra poprawia, nie? Poprawił? Nie poprawił o 1/10. Kulbek, weź ty wyjeżdżaj szybko. Wyjeżdżam już. No właśnie. Ty, tu daliście normalne ścinania? Co? Nie. Wyjechałem poza tor, nie mam w ogóle anulowania czasu. Ale w tym szybkim zakręcie, wiesz, w trzecim sektorze? Nie, na T1. Aha. A tamto... Nie, no nie dałem normalnie, tam rygorystyczne. No ta, na T1... O, dobra, jest rygor. Bo mi zrobiło tak, że dwa od razu mi unieważniło. Ej, słuchajcie, ja nie chcę nic wam mówić, jestem w tym momencie 14, a się rozwaliłem, nie? Co tutaj się dzieje? No a ja bym chciał, żeby ktoś mnie jednak wyprzedził, bo nie chcę być 10. No, dobra, najlepsze powiedzieć na tej 17. No, Coolbike lecisz, Sława, jak się patrzymy, Coolbike wyjeździe na prostą, dwa rekordy w bandzie. Ta Ferrarka za mną to jest na szybkim, czy jest na wyjazdowym, czy na czym ona jest? O, zaraz ci powiem, czekaj. Gdzie wy jesteście? To jest te... czekaj. Która? Dobra, puszczę go. No w trzecim sektorze jedzie teraz. A ta Ferrari... To jest Ferrarka? No nowy rok to chyba Ferrarka. Tak, Ferrarka. Mi pokazuje, że on jest w boksie. A to za Alfa wyjechała, czy to Jacob? Tak. A tak, ta tablica pokazuje, że nowy rok 97 jest w boksie, jak sobie na niego dałem, to jedzie. To on Coolbike, rób to kółko, bo się zaraz wkurzę. Ja też. Ale spokojnie, Szykus jedzie w miarę szybkie okrążenie, to powinien cię zaraz przebić. Ja już jadę 6. kółko na tych softach, jedź. Co? Dobra, rozpoczętko, prosimy o ciszę. Tak. Babet, możesz mnie na chwilę przynieść do chałubicy? Na sekundę dosłownie? No, spoczko. A gdzie oni są na Red Bullu? Szykuc rekord drugiego sektora. A 1.15.3. Dobra, jest. Przebili mnie, super. Przebili cię, to za radość tego zawodnika. No ja wolę być 11 niż 10 czy 9. A jak tam championship leader? Coolbike? Zależy od strategii. O. No ja startuję na hardach, ja robię masterplan. Oj. Uff, myślałem, że mu zabiorę. Czy w ogóle liczyłem, że ja będę jechał z końca, a nie ze środka, ale... Czy nie, no 5 się rozwaliło, no to wiesz. Jak już mnie chłopaki zaprosili do środka, no to już nie odmówię, nie? Ale nie, moja spinalla była spektakularna, co nie? No w końcu jadę hasem z numerem 9, no to co ja oczekuję? Dobra, Babet, powiedz mi ile ja tracę do 10 w tym momencie. Ty, czyli Szopuś, dobra. Oj, oj, panie. Dobra, ja szybko zjeżdżam do boku, może wyjadę na jedno. Pół sekundy prawie tracisz. Jak jedziesz z numerem 9, jak ty jedziesz własnym numerem? Ja się kuca nie przebiję, ja już nie gotuję na to. No właśnie, właśnie moim numerem, no i jak ja jechałem tym, z moim bolidem, to ja tam widziałem 9. No bo... Wywal Karola, dziękuję. Co? Wywal Rytma z Red Bulla, dziękuję. Wywal Rytma z Red Bulla. Chyba o bota chodzi i muzycznego podejrzewa. No. Kurwa, zapiał, przepraszam. Nie, ja i tak byłem na gwiazdowym, więc masz szczęście. On nie był na pomiarowym, spokojnie. Nie, bo skupiłem się, że Asaf jedzie za mną, on wyspinował wcześniej i... Nie, wywal Rytma z pieprzonego kanału Red Bulla. I mnie tam przejdzie. Już go tam nie ma! Chłopie, napisz te komentarze stop i będzie, czy tam stop i będziesz miał wywalony. Co za... Jest komenda. Co? Leaf jest taka komenda. Ojej, Kulbajk wyspinowałeś. Bokiem do boksu. No, drifta zrobił. Oczywiście to było wszystko zamierzone, żeby tak spektakularnie wjechać do boksu, nie? Wiadomo, bez kitu. Haubica jechał 4 okrążenia i ma 1,19. Dobra, ja sobie nagrywki odpalę już. Ja myślę, że Haubica jest szybki. O, Haubica jednak nie jest aż taki szybki. No, Haubica 1,19,1, to ja bym go chyba przebył na softach. A, chciałbyś. Ty byś 20 no. wykręcił. Nie, ja robiłem na próbie czasowej na softach bez setupu 1,16,5. A to dopiero z setupem. Też bym pewnie, kurwa, wyspinował. Dobra. Ty, kogo rozwalił Rida. Dobra, już tyle będzie. Już nie wyjeżdżam. Aha, czyli zostajesz tak jak jest, dobra. Zobaczymy na tego, zobaczymy na Jacoba. Jacob rozpierdoli nas wszystkich. Dobra, będę startować albo 16, albo 17. A ja wam udowodnię, że do pierwszej dziesiątki się zakwalifikuję. Oj, uwierz mi, że ja bym nie polecał na Węgrzech. Wiedzą, że żartuję. Pewnie jakby chciał, to by zrobił, ale mi się to nie opłaca. Jaką tutaj polecacie strategię? Nie, dobra, ile tracę do Darkowena, chłopaki? Kto mi powie szybko? Matematyka, kurde, 40 albo 50. 50 sekundy tracisz, no. Matematyka. Ja szybkie obliczenia. Na softach, ja na medach, mordeczko. Dobra, ja wiem, że ty na medach, ale ja chcę być 11 po prostu. To reszta mnie nie interesuje. Darkowen Masterplan, ja dobra, między Owenem a 10 jaka jest różnica, żeby się nie wstrzelić na 10? Ale już... Bardzo mała. 9 tysięcznych między Darkowenem a Ridem. Ja pikola. No to będzie ja bym nie ryzykował. To może już nie rób tak. Uważajcie, no bo słuchaj, to jest pierwszy wyścig... A jakiś Alpin stoi na środku AMG! Słuchaj, to jest mój pierwszy wyścig w oficjalnej roli kierowcy podstawowego, także muszę się pokazać. No mój też. Ale spokojnie, ja jadę Haasem, tutaj czy będę ostatni, czy nie. To jest debiut w twojej własnej lidze. No właśnie. W momencie, gdy jest druga połowa sezonu już. Ty się nie śmiej, Agro 21 w ogóle nie ma i nie zadebiutuje. No właśnie, i co? Agro jeździć nie umiem, tylko traktorem umie jeździć i na tym się kończy. O, ja? Ja? Agro. Ty grasz, a ty farminga grasz? Nie, on traktorami jeździ w F1. Traktorami jeździ w F1. A ja w ogóle znalazłem takiego moda do setu, gdzie jechałem traktorem w motorze Monako. Uwaga, czy będzie pole position Jacoba? Oczywiście, jest, że będzie. Pole position Jacoba. Co na to wszystko Szykuc? Jest rekord drugiego sektora dla Szykuca. Jeszcze tylko czy będzie... Czy będzie grande odpowiedź? Grande to by 7? Co tutaj się stało? Na medach jechałem. A na medach, dobra, no bo myślałem, że na sofach, nie? Ferrari Masterplan. No kurde, I będzie pole position Szykuca! O jednak. Ale minimalnie powiem ci, dobra, to wszystko OFE. Czy OFE wyrwie to? Nie, wyrwie. Przede mną. Tak. Jeszcze jest roller coaster, uważajcie na niego. Ale roller coaster poleciał. Dobra, poleciał już roller coaster. Ten kolega już nie. Astaf jedynie dychę się poprawia, więc on już nie stanowi zagrożenia. Szopuś! Szopuś! No! Jest zagrożeniem. No! Uciekło! No. Uciekło! W zakręcie uciekło wszystko. Aaaa. 14 jaj. Nie miałem przyczepności przodu i ten podsterowność złapałem chamską. Straciłem prawie 50. No to ja mogę uznać, że mam P4 i się nie pomyliłem, P4. A ja jestem P16, chociaż nie zrobimy żadnego okrążenia. Aha, co, jestem ostatni z tych, którzy wykręcili czas, to super. Kajetanik. A kto na medach z ciekawości? Z top 10. Kramzytowy. Kramzytowy tylko. Aha, a no nie, to... dobra, sorry, jeszcze Krito. Który on jest? Ale on jest 9. Ale w każdym razie walka o zwycięstwo będzie się odbywać na softach. No bo drugim, że tutaj Kramzytowy nie zrobi tego, który był w pierwszym sezonie, czyli Schumachera z 2.2. 2.2? Może ciekawa. Ciekawy rok 2.2, ty. Nie no, bo on na 12 wyścigów w tym sezonie, ile wygrałeś? 9? 10? No coś takiego. No tak, ale w każdym razie w każdym, w którym jechałem, byłem na podium przynajmniej. Jeff, sorry byczku, ale ja jednak nie chcę na start softów. Jezus Mary, dlaczego on mi daje softy na start? Ile paliwa? Nie wiem. Dużo. Ej, ja mam setup ustawiony, dobra. Kurwa, bałem się, że nie. Hardy. Czy tylko ja mam hardy? Tak, tylko ty masz bawę. No i nausik. Jest formułujące? Jest formułujące, tak. Dobra, nice. Dobra, nice, bo ja się muszę przejechać znowu, nie? Ej, kto pamięta Pawła 567 na tym? Pawła 567 na Rosji w Animalu. Kurde, co wy robicie? Ja się pytam z tyłu. Ruszcie wszyscy po kolei, a nie... Ja pierdolę. Dobra, Ofi nie ruszył, więc ja ruszyłem po prostu. A Ofiego ktoś nie skasował? Bo on tak wygląda, jakby już stał i jak z karą. Nie, ruszył właśnie. Kurde! Co wy robicie? Nie no bo... Ale taka zadyma, a ja mogę zgłosić, że na formułującym doprowadzili do niebezpiecznej sytuacji? Co to za McLaren tam? Po co, jak oni tam... Nie, Asaf się tepa, Cool bike. No mów, cool bike. Mogę dać na składanie skarg, że na formułującym doprowadzili do niebezpiecznej sytuacji, przez co dostałem prawie dyskwalifikację. Nie, takie coś nie przejdzie. A, szkoda. Nie no bo... Gdybyś dostał, okej. Nie no bo wszyscy uderzyli... Boże, uderzyli, kurwa, ja debil jestem. Po prostu wszyscy... Ci z tyłu, co byli za mną, czyli chyba 18 kierowca, tak ruszył jeszcze przed tym, przed w ogóle... Chyba nawet tobą, no bo ja wiedziałem, że on się jako pierwszy ruszył. Nawet ma takie rozdwojenie jazdy, bo najpierw mówi, że wszyscy za nim, a później tylko powiedział, że 18. No zanim za dużo ich nie było. No tak, nie? Ale nie. Ruszył on, chwilę później ruszył jakiś Mercedes. No i wyszło tak, że byłem w niebezpiecznej kanapce na formułującym. I tak właśnie hamować czy nie? Oha, mój teammate prawie... Babet, co ty chciałeś ukrywać, jak ty nie nagrywasz? Nagrywam. Nagrywasz? No i to... No? No naprawdę dwa słupki, naprawdę. No co? Mam OBS-a i chuj. A czemu ty myślałeś, że ja nie nagrywam? Mam lepszego neta niż kiedyś. Kiedyś to... Darkowen, ja nie pamiętałem, jak mnie kiedyś tepało. To nie chodzi o neta, tylko twojego kompa. No właśnie, a to mam... Gdybyś streamował... Właśnie, ja też tego nie... Dobra, porozmawiamy może później, jak będzie. Powodzenia, panowie. Chodzi mi o to, że gdybyś streamował, twój internet miał jakieś znaczenie, a nie... Oczywiście start chujowy, kto by się tego spodziewał? Pod jakim... Jezu, kurwa! Brawo! Wena stoi bokiem, tutaj się... I wyspinowałem VSC, dobra. Teraz tylko ten, żeby teraz tylko opon nie przejechał. Jaki start magiczny zaliczyłem. Co to w tym hasie tak poszedł ostro? Nie ja, my teammate. Aha, ja... no kurwa mać! Szybciej z tym VSC. Nie no, bo ja wystartowałem słabo, AMG to potwierdzi. No i się skończyło to w taki sposób, że za szybko nacisnąłem w T1 na gaz, jak wyjeżdżałem, a może byłbym 16. Ja tylko tak powiem, że ktoś mnie... No ktoś mi próbuje DN-u. Spokojnie, to na pewno nie ja, ja od razu... O, idzie do zgłoszenia. Tylko, że ja nie mam tutaj klipu, nie wiem co to. No po prostu wjechał do mnie od tyłu, zadumiałem kogoś i no po prostu... Opona sobie ten. W T1 to cokolwiek by się nie działo, to jest racing incident. Jezu, ja myślałem, że mam ten... Internet. Nie będzie tepać, uwaga. Urwis ma krzyżyk. Uwaga, ty jesteś hostem, nie? Tak. No to może sesja troszkę zdalona. Ja nie mogę, Bawet musimy hosta ogarnąć. Jak? Bo mi tepała facha i on spinował przeze mnie. Albo nie dawaj mi, no bo ja czuję, że mi neta wywali. Jak koleś ja wszystkich ten... rozwalił i dalej jedzie, to ja nie rozumiem tego jak to jest. To kogoś ze stabilnym bardzo netem. Ja nie mogę, no bo mi, no bo ja mam jeszcze tego aktiona włączonego, to wiesz. Dobra, słuchajcie, kto z was mógłby hostować? Darkowen. Darkowen, jak u ciebie z internetem? O, ma zajebistego. Nie narzekam. Jak? Ty dobra, nie robisz słuchaj. To za tydzień spróbujemy. Jaka budowa. Jaka budowa zdania. To za tydzień spróbujemy. Nie zapytajcie czy da na pewno, ale za tydzień spróbujemy. Nie, tu bardziej chodziło o to, że budowało napięcie, że zaraz restart sesji, a potem powiedział co za tydzień. No właśnie, ja też tak przez chwilę... Ja się zastanawiałem, czy mam jeszcze kogoś się z kimś ścigać, czy już odpuszczać? Nie, dopóki nie wywala, dopóki się jedzie, to nie robimy restartu. Ej, czy tutaj może pęknąć opona, jak się najedzie na część? Ej, czy może pęknąć opona, jak się najedzie na część? Na symulacyjnych tylko. A dobra, nie no, bo ja najechałem na część, tak się też nie. Symulacyjnych nie ma, więc nie stanie się takie coś. A dobra, to ja mogę po częściach jechać. Bo ja ustawiłem standard. Tylko nie przesadzaj. Tylko nie przesadzaj, spokojnie. Dzięki, nie wiedziałem, że DRS to jest takie coś, co powoduje, że jesteś szybszy na prostych. Co się stało Ferrari? No rok się wywalił. Myślałem, że stary rok. Przedził aktualnym. McLaren wyprzedził. Ty masz DNF-a? Nowy rok, ty masz DNF-a? Dobra, no bo ja myślałem, że ty stoisz, ja nie wiedziałem, czy ty wyprzedził. Ej, co się dzieje? Urwis mnie na neutralnym, na safety carze wyprzedził. Na neutralnym. Ja. Dobra, słuchaj, to szopuj, zgłaszaj tą sytuację i zostanie ubrany. W ogóle ja na poprzednim... Kurwa mać, ja na poprzednim VSC... Drive-thru dla Darkowena! Jacob ma PK. Nie no, coś jest z sesją. Nie! A, co się dzieje? Co się dzieje? To było za mnie nagle teraz. Dobra, słuchajcie. Pokazało mi, że jest ten, że jest na cały tor żółta flaga. Ale nie, to tak powinno być, że jak pokazuje, że VSC opuści tor, to nagle mi delta z plus 6 daje nam minus 5. Ale u mnie już wrócił internet. To już to nie u mnie. Teraz to już nie u mnie. Kurwa, to ja nie wiem, no bo jak ja... No bo wiesz, jak ja jechałem, no to ja miałem plus 6 delty, a mi nagle pokazało, że mamy poniżej 5 dych. Kurwa, bym znowu wyspinował. To zależy, czy jesteś w zakręcie jeszcze czy poza nim, nie? A ja byłem szybko na prostej. Skacze to wszystko. Ja byłem na prostej, nie? Ja na wyjeździe na prosty byłem. No nie wiem, i Urwisa tepło nagle za mnie z powrotem, także... Co się bardziej opłaca? Ej, ze swojego. Po hardy zjechać, czy jechać na dwa pity? Tak. Nie, po hardy. No ja jadę te hardy medy. No, koleś ten rozwalił wszystkich, teraz siebie też. Sprawiedliwie. Nie no, mój teammate, on ściął cały pierwszy zakręt, no i wszystkich rozbumbił, jak to się mówi. Przydałby się safety car. Znaczy przydałby się restart, bo ja mam całe boczne wszystkie uszkodzone przez Urwisa. No to właśnie o tym samym typie ciągle mówimy. Nie, bo ja mam za mało paliwa. A nie, kurde, restartować całą sesję. Jakbym wywaliło teraz, to owszem. Ale przecież w trakcie jazdy kurwak nie będę pisał na niego, tak? No tak, ale to po wyścigu się zgłasza. No. No ale wiesz, za takie zachowanie to mógłby DSQ dostać w trakcie wyścigu, nie? I nakaz wyjścia z sesji. A, ja wiem, czemu ja tak wolno jadę, bo ja mam skrzydło uszkodzone. Przez mojego teammate'a wspaniałego, który mi wyspinował przed mordą. Wiedziałem, że branie tych hardów to będzie zły pomysł, ale jednak wziąłem. Halo, słychać mnie? Tak, bardzo dobrze. Ale wszyscy jadą i się skupiają na jeździe. Właśnie, to właśnie taka cisza i myślałem, że... Albo robią coś innego i też się skupiają na... Dobra, nie wnikamy. Jacob ma 3 sekundy. Aha. Full bike. Ale to jest informacja dla ciebie, a nie dla nas. Przed chwilą mówiłeś, że ma ten, że ma PKT. Bo właśnie zaraz odbędził PK i ujawniły się 3 sekundy. Tak, potwierdzam. A. Nie no, kurwa, jeszcze bym wyspinował, nie? Nie no, bez przygotowań to się w ogóle jeździć nie opłaca, kurwa mać. Nie rozumiem ciebie. No, bez przygotowań ja jeżdżę, wchodzę zawsze do domu, odpalam na czas ligi i tyle. Nic mnie nie interesuje, czy ktoś trenuje, czy nie trenuje. Ja to traktuję jako endurance i tyle. No nie no, ale ja jadę pierwszy raz w ogóle w tej grze na Węgrzech. Ostatni raz jechałem w F1 2019 rok temu ponad. A F1 2019 to jest w ogóle inna bajka, więc... No to prawda. No to wiesz, no co ja mam. Jak mnie tutaj ciągle rzuca. No jak prawy setup? Powiem ci, że wszystkich rzuca chyba. Tak. Nie no, nie rzuca tych, co nie jadą. Nie no, mam zamiar po prostu do mety dojechać, nie. No tych, co nie jadą, to nie rzuca. A kto ma w ogóle tego DNF-a? Nowy rok i mój teammate? Aha, trójkę dostałem, dobra. Nice. Sprawdź sobie. Nowy rok i stary rok. Nowy rok i stary rok. Nie Kajetanik, no bo ktoś tutaj z Mercedesa bił, no bo widziałem, że tam był. Co wy się tak porozjeżdżaliście? Nie no bo na starcie był karambol, no i tam... Nie dajecie szans na safety car, a ja potrzebuję safety cara. Nie no, bo na starcie był ten duży karambol i tam dużo osób powyspinowało, tylko że wszyscy po kontaktach, a ja tylko dlatego, że za mocno na gaz nacisnąłem, nie? Znowu coś mi się dzieje, czy Kram sobie tak szeroko wyjechałeś? Gdzie? Ja chyba zjechał właśnie. To. A nie, został. Tepa o mnie? Tak, tepa cię. Mocno? No, tak dość konkretnie cię tepło. I masz X-a u mnie. A ty, Keram, za to wy nie wygrałeś w Singapurze, ponieważ internet, tak? Czy jak? To mnie wywaliło sesji. No właśnie, no bo internet tam widziałem, że mnie... tak? No wtedy prawdopodobnie tak. Nie no bo jak ja oglądałem wyścig, to byłeś na pierwszym miejscu z przewagą 4 sekund. U mnie z kolei ciebie na parkour bike. I u mnie też masz X-a. Aha! Czyli mamy z Honda synchro. Ciekawe, czy tylko my tak mamy, czy u każdego? Nie wiem, bo ja mam za duże straty i zyski względem innych, żeby ocenić. Super, naprawdę. Ja sam nie wiem, co sądzić o tym. Nie wiem, co jeszcze w tym wyścigu przeżyję, kurwa mać, znowu wyspinowałem, ale tym razem w uczciwej walce wyspinowałem, ponieważ ten za mną też wyspinował. Bo koło w koło pojechał. Kto, ja? Nie. Ja zada za szybkucem, bo to już... Co? Potężny ucisk złapałem teraz. Sofciarze zjeżdżali już, czy jeszcze nie zjeżdżali sofciarze? Ja i Szykuc zjechaliśmy. Zjeżdżają teraz. No to teraz to okej. No i hardziki do końca. A, żółta flaga gdzieś przede mną. AMG. Aha. No, ideolo! No ale ci sofciarze mają harta. A za safety car? Tak. A ja mam kurwa hardy i chuj. Jestem w czarnej. Ale przyczepności nie mają. Hardy? I na safety carze też nie będą miały, haha. Nie, hardy musisz sobie ten dobrze rozgryć, inaczej będziesz w dupie. Ale jest. Gratulujemy, że nam to powiedziałeś. I skoro wiecie, dlaczego ja tak sobie dobrze dogrzałem te hardy, no bo ja wyspinowałem na pierwszym okrążeniu i można powiedzieć od razu mi się zrobiła dobra temperatura, wiecie o co kaman. No dobra, jak, to no, na nich. No jak nie, skoro nacisnąłem sobie siły na pedał gazu, żeby... Safety car, spoko. Nacisnąłem sobie siły na pedał gazu, no i wiesz, obracając się je sobie dogrzałem. No bo zjadę po medy jeszcze. Nie, to nie dojedziesz. A, że teraz, czy później? Teraz! Teraz to ty nie dojedziesz na tych medach. Ja na hardach się nie trzymam, ja chcę medy. No to zjeżdżaj po te medy. Ten ekran mi się zbagował, nie mogę nic kliknąć. Chyba delta. Bawet, ty mi w plecy prawie wjechałeś. Kiedy? No przed chwilą. Ej, no kurwa, zbagował... Ten ekran mi się zbagował od pitstopów. Kurwa, sorry, ja że ja tak wolno jadę, ale ja mam deltę. No ale ty właśnie jechałeś za szybko, bo się zbliżyłeś mega na tej delcie. No właśnie myjemy na 4 sekundy i przyspieszyłem, ponieważ zobaczyłem, że niektórzy byli w boksie i chciałem przed nimi wyjechać. No wiesz o co chodzi. Domyślam się. Kurwa, Asaf, co odpierdalasz, gościu? Chciałem się zatrzymać na zakręcie, bo delta mi się zmieniła, kuźwa. Dobra, jeszcze za 2-3 kółka będzie ten safety car. Kurwa mać, gdzie ja mam tutaj tego numbera? No co? Co się stało? No Haubica próbuje... Co ten mi robi? Daj mi swojego miejsca. Ajejej, a mogłem te medy wziąć. Jeff, pierwszy raz, przepraszam, miałeś rację. Kurwa, co ja gadam? Przyznam prawdę Jeffowi. A gdzie jest mój wspaniały teammate? Ja sam mówię, że nie jedzie. Chyba. Nie, no właśnie nie wiem. Ja widzę białego przede mną. Ulbaj? Dlaczego tak spadłeś? Kubica! Bo w boksie był. Nie! Dwa razy był Kulbaj w boksie. No jeszcze... Zjechał na hardy, ale zamienił później na safety carze na medy. Ej, ale ja muszę znowu przez tego debila zjechać i tego pierdolić. No. Uwaga, Darkowen, bo leciałem driftem. No. Halo. Przyspiesz szopę. Szopuś, przyspiesz. Halo, słyszycie mnie? Słychać. Tak, słychać nas. No bo przerwało mnie na jakiś czas, nie wiem czemu. Halo. Weź jak ty to... Halo! Ktoś mi się jebie z internetem. My cię słyszymy. A mnie słyszycie? Ciebie tak. Ale ciebie też, że ci się jebie, czy że dobrze jest? Ale no, wiecie, to znaczy, że... Znaczy... Odwało mi coś na kilkanaście sekund. Wiecie, bo a, nie tam szeroko na safe. Bo to nieraz jest tak, że nawet z tym pojebem nie da się gadać. Znaczy, to nieraz jest tak, że my go możemy słyszeć, a on nas nie słyszy, ty. Sorry, Darko. Przyspiesz. Miśku, no bo... ty mi nie mów, co mam robić, ja jadę swoim tempem, ja mam swoje potrzeby. No właśnie takim tempem szyderkowym bym nie biegł, bo ja tak musiałem znienacko zahamować. Za debil! Noż. Tak nie będziesz gazował i hamował, to nie wjedziesz nikogo. O, dawaj. No tak, jak nie będę ani gazować, ani hamować, to sobie stanę na środku toru i będę stać. O. Dobra. Jeszcze jedno kółko, nie? No chyba. Znowu Urwis jest przede mną? Aha. Jeff mi proponuje zjazd drugi raz na hardy. Wiesz co, Jeff, ja się boję, że jednak dostanę dyskwalifikacji, więc nie będę naprawdę ryzykować. Ja miałem ze 2 okrążenia temu taką sytuację, że u każdego miałem X-a. Ej, no. Kto pamięta w sezonie... nie, kiedy jeszcze... Kurwa, kiedy to było? W sezonie pierwszym chyba na Silverstone, co była taka sytuacja ze safety carem, że... Na safety carze odpadło 5, ponieważ wszyscy w nim, ponieważ tam ktoś wyspinował, a reszta w niego jebła. A nie, mój teammate jeździł, on jest dublowany przed Zopusiem i mną. Twój teammate to rozwalił połowę stawki na początku. No właśnie... Słuchaj, nikt nie od parady, nie? No, ale on się stanie duchem, tak? Nie. Jakiego będę... Dublować? Obawiam się, że nie. Właśnie, to jak go teraz dublować, nie? Ty teraz i tak go nie zdublujesz, ty. Ale nie jak... Jakby pomyślał, to by zjechał na trawę i by nas puścił wszystkich, nie? Co się stało? Co za ludzie, ja... Co się stało? No bo oni tam znowu stanęli gdzieś tam z tyłu, tam widziałem na mapie. Mercedes, Red Bull... Jeszcze teraz próbuję wyprzedzać tego kurwa debila, haubicę próbuję naśladować. Kurde. Haubicę udupię za to po prostu. Go udupię za to, skurwysyn. Epa mi Urwica, super. To a ja też? Sobie jadę na nawet? Luzie, ja mam czas. Ja chcę dojechać. Tobie też te po Urwisa? To jest mój wspaniały teammate, no to tak. O, w końcu. Ale teraz będzie restart, coś czuję. Mogę podać wam... safety car. Ale... Jakiś kierowców, nie licząc Berta Mayländera. On niczany. Przyspiesz. Nie mogę. Czemu? Bo nie mogę. Bo nie może. Bo mam swoje potrzeby. I teraz ruszyliście, tak? Już na pewno bez żadnych... Dobra, ruszyli. Nie. Tak, ruszyli. Bert Mayländer oddaje prowadzenie. Dobra, jest duchem na szczęście. O! Ojej! Widziałeś? Szopuś? Szopuś Darkowen. Co tam się stało? Skup się! No następny łeb! No co to ludzie! Dobra, to trzeba... Czyżby restart? No, nie, nie ma restartu. Restartu nie będzie, ale... Oj, teraz Darkowen stracił na rzecz Red Bulla, tam z tyłu się tną. Ja go wolę puścić, słuchaj, wiem do czego jest zdolny. Znaczy ten... Po drugie, ja nie mam podłogi. Ja pier... Haubica, nie! Panie, ty się wciskasz, chłopie! Rezultaty nie będzie, tylko będę, że kary mogą się posypać i to mocno. Darkowe? Dobra, już... Bez sekcji bocznych ciężko się jedzie. Czy mi medy... Szybko! Czy mi medy do mety wytrzymają medy? Czy mi medy wytrzymają do mety? To jest znowu safety car kolejny? No, tak, bo ja się wycofałem, bo już miałem dosyć. Biedny. Mówiłem, że Kulbajk poleci dzisiaj? Tak, o, tylko że dlatego, że nie rozpocząłeś, tylko ten debil Haubica. Ale ja nie, słuchaj, ja sobie robiłem szczerze. Dobra, ja nie zjeżdżam. Ja nie jestem jakimś Kulbajk, który rozwala ludzi na torze. Tylko ilu jest, lobby nie wychodzi. Ile jest 14 kierowców? No, kurde, Boże, jestem debilem. Co? Właśnie wyszedłem. No mówiłem ci, żebyś nie wychodził. Ja pierdzielę. Teraz do kogo to przeszło. Za późno powiedziałeś. Słuchajcie, ale póki co jeszcze mamy mamy ustawioną stawkę, to możemy restart na 25 zrobić. Ale nie, dopóki się coś nie stanie z tym, z lobby. No ale to by trzeba było i tak zapamiętać ten moment, a nie jakiś tam przyszłościowy, nie? A czy stream jest, no to wiesz, to się jest stream. A kurde, nie umiecie ten. Pod warunkiem, że na streamie będzie wszystko tak jak jest na wyścigu. Na przykład PRL, Brazylia. Ja dostałem piątkę. Za to, że Haubica się mnie wyjebał? Tak. Ja pierdolę. Bo pewnie dostaliście obydwoje. Tak? On też? A dobra. No, zajebiście. Kurde. O, jeszcze teraz Asaf też zarobił przez niego 5. Dobra. Nie wywala lobby? Nie. Nie, ale jeden kierowca jest do wywalenia z tej ligi. Taki pewien kierowca z Hasa, według mnie. Pawet? Nie! Ten drugi! Ten Mazepin, ja jestem Schumachera. A przed chwilą sam... Ja wam powiem... Dlaczego ja dostałem deltę? Wy też macie deltę, tak wam zdałem. Na Kajetanika to przeszło. Mam nadzieję, że tego lobby nie wywali. Dobra, wyszedł Urwis. Jak on ma otwartych, kurwa, kart przeglądarek z 50... Ty, Haubica mnie wyprzedził na safety carze do pit lane. Ten wyścig jest bardzo interesujący. Szczególnie, że sam nawet na samym początku kwalifikacji powiedział, że jedzie Haasem z numerem 9, więc już w końcu nie wiem, czy jedzie właśnie. Mazepinem czy Schumacherem. No ale od kiedy Mazepin jest lepszy od Schumachera? Nie wiem, muszę zgłosić durnowatego kretyna. Aha, ja już mamy tego laga sesji. Jakiego? Pokazuje mi, że mój best lap to jest 11 sekund i że jestem pierwszy. No to już po jabłkach. Tak co pojechaliśmy. Restart czy nie? Pokazuje mi, że trzymaj się za safety carem i wszyscy są duchami. Yes, goal! Tak, jest. Lobby, dobra, to stawiacie sobie nowe chłoszcze. Ale wszystko okej na razie. Dawaj, jest kurwa, normalnie. Co jest? No jak? Tak dobrze jak Bawet ma 11 sekund tutaj kółko. No to ja nie wiem, co ma Bawet. U mnie sesja dobrze wygląda. No u mnie też dobrze. Więc nie wiem. To tak trochę wygląda jak wczoraj u Tota, jak ja dostałem DSK, to nagle stwierdził, że restart zrobi te. I się zaczęły dopiero schody wtedy. O dobra, wrócił mi czas okrążenia. Ja byłbym za połowicznymi punktami, jeśli ma być bo to bez sensu. Nie, byśmy zrobili restart 25%, ale bez sensu, człowieku, niektórzy tutaj napocili się, żeby zyskać tyle pozycji, a teraz... robią różnicę. No to będziemy startować tak, jak jesteśmy teraz. Czyli wiesz, tylko ci, którzy jadą. Tak, ale masz wtedy znowu start, to jest zupełnie co innego, tak? Na starcie znowu możesz się wydupić. To jest zupełnie co innego, drogi panie. Byliśmy to jako red flag. Trzeba byłoby zrobić restart tego, nie z pól, tylko lotny. Lotny, no ale możemy zrobić lotny przecież. Tylko nie startujemy, wiesz o co chodzi. No niekoniecznie byś zrobił start lotny, bo jeszcze gra jest tak głupia, że ktoś dostanie karę za za blokowanie albo coś. Przy żółtych flagach albo coś. To byśmy jechali takim w miarę równym... Nie no, w sumie w F1 2012 to jest inna gra, a tam start lotny to jest po prostu cudo. Tak? 14 próbowaliśmy zrobić start lotny, to 3 kierowców dostało karę za ten... A my jak się ustawiliśmy, tak skończyliśmy. Aha, jest 12 kierowców, ja jestem pierwszy, dobra, nice. Ale przynajmniej wiesz, ilu jest kierowców, to znaczy, że jesteś w sesji. Tak, tylko że mi pisze 1/12. No dobra, ale przed chwilą był Wenas i było 13, tak? No właśnie, nawet nie wiem, ale dobra, 2 się rozwali, to dojadę pierwszy, ale zapunktuję chociaż jako 10. to dobierajcie. Tylko coś mi śmierdzi, że ten safety car on nie zjedzie. Kiedyś też tak było, że kilka kółek jeździliśmy zanim... Tak, tak, tak. Wiem, w lidze u Krokfo w sezonie... W lidze u Krokfo, nie wiem który wyścig, nie wiem który... Nie wiem kiedy, ale na pewno w 21 była taka sytuacja, że safety car przez 8 okrążeń jeździł i zrobili już restart. Ale ten Red Bull nie dojechał do stawki jeszcze. W ogóle ten... Kubica. Dobra, jest, Indy Slap, dobra. A teraz jest ten Aston Martin jest w grze już, tak? Nie. No jest. Jest na niektórych torach. A u nas jedzie Merol, czy nie? Czy Aston? Znaczy Aston jest na tych torach, gdzie był w rzeczywistości, więc ja nie wiem co było na Węgrzech. A gdzie był w rzeczywistości? Na pewno na Bahrajnie był. I nie, w Holandii był na pewno. Nie pamiętam jak było dalej. Na Monce był chyba Mercedes, z tego co pamiętam. Tak, i na Węgrzech też był Mercedes. A na Spanie pamiętam co było. Który był Mercedes? Przecież to jest był Mercedes, a które były takie piękne time trialem, safety carem? Przecież to piękne time triale safety carem to robił Bert Mayländer Mercedes. Ale cię ten McLaren tam szczypie z boku. No. Ale to wiesz, czy jedzie Aston, czy jedzie Mercedes, to i tak Mayländer jeździ, więc to bez różnicy jest, kurde. Ale teraz super za safem koło w koło. W tym zakręcie Crofty by się pewnie podjarał, tak jak się jarał, jak pojechał Gasly ze Strollem koło. Nie, bo jechali tak wolno, że mam tak zimne opony, że w ogóle nie jestem w stanie utrzymać się w torze. Kurwa mać, Haubica, ty idioto. Nie wyzywaj kolegi. Ja już go puściłem. Babet, on wylatuje z tej ligi. Ale nie wyzywajcie kolegi. Pojebacz, więc nie będę. Patrz jakiego ja mu teraz daję bomba zrobię. Dobra. Aj, kurwa karma. No jak ten zacznie tej bomby robić, to ten. Słuchaj, marka Haas zobowiązuje, nie? Tak. No właśnie, marka Haas zobowiązuje do potężnych dive bombów, więc wiecie. No nie wiemy. Nie wiecie. Dobra, szybka ten, teraz dobra, muszę się skomunikować z moim inżynierem wspaniałym na temat stanu opon. Babet, jakby to by płacili za gadanie, to już był milionerem, wiesz? No właśnie wiem. Niektórzy tu jadą i cię ścigają i chcą być trochę mieć skupienia. Nie mówię, że masz nie mówić w ogóle, ale połowa słów... Okej. Okay. No i się dogadać. Chodziła mać, to kolejna kara. I zapadła cisza. Tak. Słuchaj, jak ktoś słaby z matematyki, to będzie milczał, żeby nie przeholować, nie? Jak w kościele. Możesz. Jaki par. Co się tam z przodu dzieje? Coś ciekawego? No, walczymy we czterech. Szkoda, że mnie tam nie ma. I tak by cię tam nie było. Wiem, no bo Węgry to po prostu nie jest mój tor. Ale żyję. O, trójka dla Haubicy. Kurde, znowu mam z nimi lagi, no. To nam dużo pomoże. No ty nie zjeżdżasz, Babet? No będę zjeżdżać. Ale ja nie wiem ile softy dotrzymają, to wiesz. Wow. Sesja się wali, mam lagi z tymi trzema z przodu. No ja mam, a ja ciągle jestem pierwszy. Więc wiesz. No to... Coś jest ewidentnie nie tak z tą grą, z tą sesją. U mnie jest wszystko ok. U mnie poza, też jest. Poza tym, że mi się opony przegrzewają. A ja wam powiem, że u mnie też jest wszystko ok. Ty, jak były zimne, tak teraz mam 105 stopni cały czas, nie? Ja pierdzielę. U mnie też jest wszystko... Powiem sobie, że gdyby można było... Kirito za nim. Powiem szczerze, że gdyby można było, to ja bym chyba na hardach do końca wyścigu dojechał. Ale tak nie ma, niestety. Już były próby robienia... Już się tu twardo broni, naprawdę. Już były próby robienia wyścigów bez zmiany opon. I już mi nie chodzi o sprint. Już się źle kończyło. Nie no, bo ja mam 20, nie no, bo ja mam na moich hardach 27%, to wiesz. No, zakończyło się tym, że zlikwidowali ten przepis po sezonie. Po jednym sezonie. A w którym to było? W którym to było roku? W 2005, bo FIA wymyślało sposób, jak przerwać dominację Ferrari i Bridgestone'ów, więc wpadli na pomysł, że dostawcy opon muszą zrobić takie opony, które wytrzymają cały wyścig. I jedynie kiedy można było wymienić oponę, to było kiedy ona została przebita, ale to wyglądało tak, że wymieniałeś tylko tą oponę, która została przebita. Dobra, 15 okrążeń, ja na następnym będę wjeżdżać. Więc to tak trochę wyglądało śmiesznie, bo miałeś jedną oponę, która była dopiero wymieniona, a resztę, które miały przejechane jakieś... Co, na desoftach 15 myślisz? Nie, nie, medy, spokojnie, aż tak mnie nie porąbało. Okej. Okay. Super, kolejna kara. Mnie Rid spina walnął. O, McLaren jakiś tam widzę. Was też? Tak. 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 Znaczy ja umieniam chyba jeszcze w tej sesji. Jeszcze żyjesz. Tak jest? Jeszcze mnie nie wyrzuciło. No. Zmiana skrzydła? Nie. Znowu. Żółta flaga, McLaren tak, znowu. Nie. Serce mi znowu stanęło, kurwa, macie, ile mi już raz zostanie. Boks. Astaw chyba na Ridzie się zatrzymał i... Nie no, wiesz, walczyłeś i wywalczyłeś, no proste. Tak, ale jechał. Oni się spieli jakoś. Ja też miałem problem, żeby Rida ominąć, bo akurat jak ja dojeżdżałem, to się z ducha zmienił, zmaterializował się. A stał akurat na linii wyścigowej praktycznie. Że stał, toczył się. A ja mam pytanie, dlaczego moi mechanicy są fioletowi? No bo im się tekstura nie wczytała. I co jest? Jak ja się popatrzyłem w lusterko, kto mi opony wymieniał, to... Same opony chodziły, kurwa. O, czyli wracamy do bugów z F1 2015, gdzie Kondiaszowi na Belgii też nie wiadomo, kto wymieniał opony. No, to były duchy jakieś, to były jego majstry. Chociaż na transmisji u Tuchana było widać, że wymieniali mu mechanicy Zaubera, po czym nagle, jak wyjechał z boksu, to nagle opony same szły siną dal. No ja tak samo teraz miałem, tylko że wiesz, ja mam włączone te u góry lusterko, wiesz które lusterko, takie u góry można sobie włączyć. No wiesz o co, Kaman. No to ja to miałem włączone, jak się popatrzyłem w lusterko, to tam szły sobie oponki. Darkowen, hit roku, pamiętasz opony w F1C z Hiszpanii, jak sobie same jechały? No, idealnie. Przyjechały z nami cały wyścig. No tak. 4 opony. A to były opony. Tak, to były opony Luka, który chyba na pierwszym okrągu świętego podjechał. Dublowaliśmy go. Te laki, tylko po prostu opony zostają na torze. Tak, ten. Asia to po wyścigu szczerze wyszukam, no bo to gdzieś u ciebie na streamku jest, tak? Nie na live, no na live to gdzieś tam u ciebie jest. Nie wiem, czy to Kanada była? Nie pamiętam już. Nie, albo Hiszpania, pamiętam. Hiszpania! Chyba słoneczna Hiszpania! A słoneczna Hiszpania. Viva la España! No super, aż się zapędziłem i krążek sycił. Nie no, ja mam w szkole hiszpański, bo moja baba jest taka rąbnięta. Jak ktoś zapytał, ile razy była w Hiszpanii, to ona powiedziała, a co cię to? Uuu, szkoda. Ej, kulbaj. Kurde, na centymetry szliście cały czas. No pokaż, bo... Chodźmy. Bawet. Co się dzieje? Jak będziesz miał z nią lekcję języka hiszpańskiego, to spytaj się, czy jest fanką Atletico Bilbao. Dobra. Pewnie mi odpowie, a co cię to, no bo jak ktoś się coś świetla, to ono zawsze, a co cię to? McLaren wyspinował. Ty! Jestem 9, oh my god! Punkt. Umówiłem się z rodzikiem, że jeśli dojedę w punktach, to będę sobie musiał ustawić nick babeciarz punktowy, nie? I chyba ten zakład przegrał. Chyba przegrasz, ale będzie zadowolony, bo będzie 10 punktów. No, są tego plusy i minusy, jak to się mówi. O nie, no co to za podanie. To Kirito, żółta flaga, tam chyba był... Tam chyba było Budapeszt Drift jakieś grube. Dobra, ja teraz muszę uważać, żeby tylko nie dostać tego penalty. Moi mechanicy są tacy mili, że 5 sekund kary w pitnej sobie odbyłem. Ale szczerze, wiecie, gdyby można było, to ja bym odbył 10. Bawet, ale ty jesteś gaduła. No. Jeszcze gorzej niż Simone. Ale Simone to też gadał od rzeczy. No są te osoby, którym jeszcze z F1 CS-a pamiętają, to tam jedyną osobą, która cokolwiek mówiła, to bym ja. Yes, lol. Tak, przez cały stream opowiadanie. Nie, przez cały wyścig opowiadanie o jednym. Bawię, to mogę o coś zapytać? No pewnie. Tamta liga upadła? No takie życie niestety. To już wiesz dlaczego. Nie, to nieprawda, to nie przez niego. A wszyscy mnie obwiniali. Z innych przyczyn. A wszyscy mnie... Rejsbana bardzo szybko zarobi. Nie, bo wszyscy mnie... Bo stwierdzili, że Darkowen na cheatach jeździ. Na kwalifikację masz bana teraz. Nie no, bo stało się po prostu to, że ja oddałem właściciela... Oj, teraz szeroko jedź, Asaf, ja nie chcę kary dostać. Nawet oddaję właściciela, jak to brzmi? No bo ja oddałem, nie? Tylko że przyszło, że jak ja odeszłem, to za mną 9 osób. A jaka koalicja, ty! Murem za wawetem, ty! Dobrze byś wiedział, słuchaj. No właśnie tak było, nie? Od kiedy ja tych przyjaciół mam. Ale patrz, było ciągle po ile? Po... Full grid tam były czasem? To wiecie, odchodzi. Czy u mnie się ściemnia? U mnie też. No. Nie tylko. Dwa ostatnie kółka w deszczu? Chmurzyście się robi. Ja obserwuję, że ostatnie 2 kółka w deszczu. Chociaż za Szopę jak też stworzyła swoją ligę, to też poszli za nim. A ja już nie mam Ersa. Bravissimo. Bravissimo. That's a historical win, Robert. You are the lead in the championship now. No tobie to nie grozi. I Alfa Romeo. Tam są podwójne żółte flagi nawet, o kurwa. To Jacob. Jacob, DNF. Ale kurwa, czy ja mówiłem przed wyścigiem, że ty i Jacob wylecicie? Ale Bawet, tobie nie grozi bycie liderem generacji. Bez safety cara, bez niczego, żebym ja miał podium za tydzień. A co jest za tydzień? Nie wiem. Portugalia. Portimao! No to... Ja też będę. A może nie będziesz? Uwierz mi, będę. I słuchajcie, nie mogę pozwolić, żeby mi nie było. No bo moi przyjaciele, przecież będziecie za mną strasznie tęsknić. Daj mi dojść do głosu. Słuchajcie, wpadłem na pomysł, żeby jeszcze wywalić Włochy i dać tam Baku. Co wy na to? A ja myślałem, że będziemy startować sesję. Nie, Mondo to jest... Mondo to jest... I kieram zetowy mocarz. Kurczę, akurat się przełączyłem na ciebie, no. No to fajnie. Co tu dzieje, kurde? Kieram zetowy DNF-ser. Nie no, ale przecież... Słuchajcie, już więcej nie jedzie niż jedzie, no. Taką metodą to przecież Szopuś jedzie po podium. Dobra, dokładnie. Cicho bądź. No kurde, nie trafiłem. A ja... Ty! Jeśli dojadę, to będzie pamiętasz punktowy. Kurde, nie trafiłem. O kurwa. Będą punkciki. Nie no, Mati w najlepszej sytuacji. 12-okrążeniowy karty na razie. A ty, Darkowen, jedziesz? Nie no, gdzie? Kiedy ty Urwis się mi na pierwszym zakręcie rozwalił całą podłogę i próbowałem z tym walczyć, ale się nie udało. No można powiedzieć, jechałeś jak Verstappen na Węgrzech w tym roku. No, można powiedzieć, że gorzej, bo on miał prawy. Ile trwa pit-stop na Węgrzech, chłopaki? Ale nie, spokojnie, mogłeś jechać, byłbyś 7., 8. Na pewno. Ale na pewno nie ponad dało się, wiesz, zespinowało mnie w którymś zakręcie. Na pewno ponad 20 sekund, ale dokładnie ci nie powiem, Szopuś. No to byś, Darkowen, dojechał, byś dojechał ze stratą 1 okrążenia do mnie, ale byłyby punkty i byś tam w tej generalce dostał. Bo ty tam chyba walczysz o mistrzostwo, tak? Ja? Z Kulbajkiem? No. Jaka jest różnica w tempie między softami? Między softami a czym? Medami? Dobra, już nie pytam o pitstop, bo i tak muszę zjechać. Ale nie, no bo pamiętam, że... Nie, no bo pamiętam, że jak się kiedyś patrzyłem, no to ty byłeś 3. 2. nawet przez chwilę w generalce Darkowen. Doda jest różnica chyba, że między medami a softami, więc... Tylko nie pamiętam jak... Wiesz, softy, Szopek, bo ten, oni i tak... Ale mam zużyte softy, nie wiem jakim cudem. To chyba te... Nie, to z kwalifikacji by dali mi? Tam nie, ze 6 może... kółek, nie, to wolę medy jechać. Weź medy. Ale to niekoniecznie muszą być te najbardziej zużyte opony. Tak, dokładnie. Tamte ale mogę mieć albo z wyścigu, albo... Dobra. Dobra, zaryzykuję softy. Najgorsze ten, najbardziej zużyte. Jest softa, wszystko weź. Zdeną. O, uślizg. Uff. O, Red Bull, jakiś Red Bull, powtarzam. Kurde, są tutaj. Aaa, kara kolejna, kurwa. Srożorko. O, karma ty, mały skurwysynu, ty. Ty skrzydło miałem? Aha, no tak, uwaliłem teraz. Ja sam mówiłem, że tam Izak był. To ja 8 będę. Ale żeś podał, właśnie, ty ja pierdolę. Już 7 jesteś, bawę. Ale nie, no bo mnie Kirito dojdzie, no bo on ma 3, ja mam 12, to wiesz. Do puszczaka, o to chodzi, tak. Hasem. No chłopaki, średni interes. To są te zużyte softy. Bo i tak byłoby zużyte, a które wziąłeś? Na ile masz procent? 15. To i tak nie jest źle. To luz, przecież dojedziesz, kurwa, mnie znowu wyjebało. A ile zostało okrążeń? 6. No to dojedziesz, no już panie. No, tak, ale chciałem od razu, jak już jadę, to testa zrobić albo coś. A mi się już te medy poddają, no, szczerze. Ale słuchajcie, Szykut już ma 20. Ten. W ogóle który jest też 20. Nie, ja zjechałem na ostatnim, ja zjechałem na 15 okrążeń przed metą po medy, a moje medy... Właśnie, ile okrążeń pokazuje moje softy? 0. 0, bo... No bo, ale to tak zawsze jest. Oszukałeś nas! Ale to tak zawsze jest, bo... Tak, bo jeszcze nie zrobił na nich. Bo gra stwierdza, że ma nowe softy, więc... O, Jacob, witam serdecznie. Po prostu tutaj powinny być szczegóły, opona na czas sesji. Nie da jeździć. A który w ogóle Szyku zjedzie, ty? Pierwszy. Wyjebać Haubicę, rozumieć? Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba to. Po pierwsze tak, Haubica to kurwa jest jeden debil. To ja cię przerzucę, możesz mu to powiedzieć. Ja zawsze byłem Szyku. Zobacz sobie ten, zobacz sobie... Dobra, chodź, bo to jest tłok, chodź niżej. Co bierzesz? Jeszcze raz, Patryk? Ja zawsze byłem Team Szykuc. Dobra, przede mną długie Nie wiem, 5 okrążeń spokojnego jechania Robert, do mety. To jest historyczny wyścig, naprawdę. Znaczy ja się z Szykocem długo znam, więc... Na punkty! Ja się z Szykocem długo znam, więc... Ej, Darkowen, pamiętasz moją piękną paskę? Bo on Ferrarkę umie podkręcić nieźle. Niezłą setupę. Darkowen, pamiętasz moją piękną pasę z Spinalli na starcie w F1 CS? Nie. Na 12 wyścigów 7 spinów na starcie i 7 z rzędu. Ale wyobraź sobie, że ja za każdym razem w punktach dojeżdżałem. Pewnie. Chyba stawką musiał być. Znaczy nie, no doganiałem tylko tych słabszych najczęściej. Chociaż nie, pamiętam do dzisiaj w Meksyku zostałem obrócony na starcie. Jeszcze zrobiłem 2 spiny po kolei, bo miałem opony, zjechałem po medy. I największym hitem było to, że wyjechał samochód bezpieczeństwa, ja się mogłem oddublować i miałem świeże softy i chyba byłem cała sesja 9. Jest kompletnie. Czemu? Co ty mówisz? Patrzę sobie teraz na nagranie, to ciągle kurwa krzyżyki latają, tepaj. A u mnie nie, jakoś nie to. Krzyżyki. Zależy od tego, kto ma jakie szczęście do sesji. No ja jeszcze jadę. Albo neta, ale to nie hit! Panowie, słuchajcie, ja jeszcze będę mieć 1 punkt karny. Za co niby? No bo mam 12 sekund kary, a to 10 to jest 1 punkt. Jakie zasady dziwne. Serio? Nie wiem, a ty szopę ile masz? 0. 0 on ma, nie? No to masz 0 punktów karnych. Ma 12 jeszcze. 0 punktów karnych i 0 sekund. Tak jest. Dobra, strzelmy tego gola, panowie. A ty czemu nie jechałeś, Patryk? Ja wolę Wenejżera grać. Nie będę wkurzał we F1. Oh my God. Słuchajcie, ja nie dojadę na tych oponach. Ja już mam z przodu mam już 25%. Dojedziesz. Dojedziesz. Ale nie takim tempem, jakim bym chciał. Aha. Spokojnie, musisz być za nim 12 sekund, by go dopaść. Ale Matiego nie dogonisz, a Asafa możesz tam. Ja wolę sobie postrzelać gole w Angelu niż kurwiecie na F1 2020. Która część Angela? Najlepsza? Tak. A 09 powiadasz? No a my jest... mieliśmy jakiegoś Polaka w Angelu? Wiem, że jakiś był. No był. Czerkawski i Oliwa. Czerkawski. I Oliwa. Nie zapominajcie o panu Oliwie. A w Czerkawski był bardziej medialny. No. A jak was, zęba. Jak was na świecie nie było prawdopodobnie. Ale no mi nie... Bez zęba łaził. Przedniego. Nie no, nie przesadzaj ty, no kurde Czerkawski to Devenage do 2006 roku grał ty. No tak, a mamy tu 14-latków to... A, no właśnie, do którego roku grał? 2-6. No to ja się wtedy urodził. No właśnie. To, wiesz. To pewnie właśnie dlatego skończył karierę. Widzisz, Bawet, jesteś kolejną przyczyną upadku czegoś. Bawet, to jest wiedział, o nie, właśnie tego roku się urodzi ten młody dżentelmen, który będzie robić karambole i spinować w F1 2021 i 19. Tego ja lepiej. Ale zobaczcie, jakie te wyniki są niesprawiedliwe. Jadę sobie, nie wiem, na 6. miejscu, tak? Powiedzmy, że będę 5. I tak naprawdę jechałem cały wyścig na takiej wysokiej pozycji, mając za sobą wielu szybszych kierowców, a wszyscy się wykrzeczyli i teraz jestem 6 z 8, tak? A wyobraź sobie to, ja miałem najgorsze tempo chyba z wszystkich, którzy tutaj byli, nie licząc mojego teammate'a, a jestem 7, ponieważ wykorzystałem to, że resztę się zrobiła bum bum. No tak, ale, znaczy, ja tu strategią i walką zrobiłem bum bum. Kabum, no. Jacob mnie gonił, ale Jacob się wykrzaczył, tak? Asaf spin. Nie no, słuchajcie, Szykuc jedzie 24 kółka już na tych hardach. Ile? I trzymamy dowców za sobą, którzy też wcale nie mają lepiej. Ja wiem, że... On pewnie ma... Kirito DNF! No i właśnie, i to jest to, nie? I będziesz 5 z 7, jaka to jest satysfakcja, chłopaki? Żadna. Teraz niech 6, 7 się wykrzaczy jeszcze i jesteś 5 z 5. 5 z 20. Ty, to tak równie dobrze, gdybym ja pojechał, to jeszcze na podium. Nie, po prostu nie. Niech najlepiej po prostu wszyscy się rozdają, szopu dziury, ja będę drugi, no i nice. Ty, tak naprawdę gdybym pojechał ten wyścig, to pewnie na podium bym skończył. To zależy trochę od szczęścia, no ale Mati jest wolniejszy na pewno. Powiem ci tak, jakbyś wziął te medy, startował z końca, uwierz mi, miałbyś duże szanse, bo w tej jednej. No ja startowałem na softach. Darkowen, może się cieszyć. A ja właśnie zrobiłem taki błąd strategiczny, że sobie te hardy wziąłem. A powiem ci, Darkowen, powinieneś się cieszyć, bo przejechałeś dzisiaj większy dystans na Węgrzech niż wczoraj w 3 wyścigach. Nie no jak, no wczoraj dojechałem ty. No ja. Ale nie przejechałeś ty. No dobra, ty, no ale ile my tam przejechaliśmy? A ja się cieszę, że jestem przed Darkowenem w wyścigu. 18 plus. Nie no, mogło być, słuchaj, jakbyśmy tak pozbierali wszystkie do kupy? No nie, no czekaj, no w pierwszym wyścigu skończyliśmy po 8 okrążeniu, ty chyba. No, widzicie co mi się jeszcze podoba, chłopaki? No masz 8 plus 18, masz 20. A to jeszcze po drodze? To tam nie było coś? Tak, 2, tam jedno okrążenie, tam pół okrążenia przejechaliśmy, no to było od razu przejechaliśmy. A kto w ogóle wygra wyścig, tak z ciekawości pytam, kto tam wczoraj na czele jest? Chyba. Ale nie, kto teraz jest dzisiaj na czele? Dzisiaj Szykuc. Ofi ten, blisko siebie są. Tak, Kurczak wygrał wyścig. Kurczak wygrał wyścig, który i tak się nie liczy do niczego. No, niestety. A patrząc się na kary, to kto wygra? Tu jak będzie jechał Urwis to... i jeszcze kilku, to trzeba startować z końca po prostu i tyle. No właśnie, no kurczę, ja miałem cholernego farta, że ja tylko limonkowe skrzydło miałem po starciu w T1. Ale koleś, wiesz, jedzie, nawet hamulca nie naciska, rozumiesz? I wchodzi w T1. No nie, i liczy, no nie, słuchaj, że z 20 wejdzie na 10. Nie, słuchajcie, ja wam powiem, bo ja to wiedziałem dobrze. On ściął cały pierwszy zakręt, można powiedzieć. No tak, i walnął w tych, którzy wchodzili w T1 w tym momencie, nie? No tak, no. Tylko że on ściął ten zakręt w taki sposób, że po prostu nie, że pojechał dobrze, tylko po prostu pojechał w połowę całego zakrętu. Softy po kilku kółkach są w gorszym stanie niż moje medy były przez cały wyścig. Najlepsze jest to, że Szykuc 26 na hardach, Ofi 25 na medach, Roller Coaster 26 na medach. Także tam ciekawe muszą być procenty na tych oponentach. Ale ty się śmiejesz, ja właśnie nasę potrafiłem przejechać 32 okrążenia na najtwardszej oponie na Węgrzech. Więc... Oh my god, what the fuck is that? Udało się, pierwszy raz w życiu przejechałem 50% Węgier. P7, oh my god. Ale się spociłem. P7. Ale się spociłem. Ja miałem taki wyścig, że startowałem na Ultrasoftach, zjechałem na 3. okrążeniu po hardy i dojechałem do końca. Bo tak tam ten, można było zaoszczędzić. Ja ci nie powiem, bo jeszcze na klawie jeździłem wtedy, więc to w ogóle się nie oszczędzało opon. No właśnie, to prawda. A kurde, znakomite te szały. Ej, ile jest punktów za 7. miejsce? Za 7. miejsce jest 6 punktów. Dokładnie 6 punktów jest. Ale... Zobaczcie mój nowy nick. Nie zobaczę, bo jesteś chujawy. Bawet 7-punktowy. Tak czy nie? 6-punktowy. A 6-punktowy. No tak. Ale brawo! Brawo Bawet! Brawo! Ja podium. Brawo! Szopo była dla Baweta, słuchajcie. Ale co? Brawo! Brawo Bawet! Bawet, słuchaj, my to sobie zapisaliśmy z Chałbicą. Co się stało, że się rozwaliłeś? Jak do tego doszło?